Serdecznie witam Was w kolejnym, drugim odcinku naszego projektu napisania obiektowego Ponga, którego nazwaliśmy Pong.js. Tutaj mamy podgląd w kolejnych dwóch odcinkach, do czego będziemy dążyć. Mamy tutaj bodajże 16 piłeczek, które sobie tam przykładowo stworzyłem. Jak widać, obsługa kolizji jest, myślę, że nie najgorszego typu. Piłeczki od siebie się odbijają, odbijają się od paletek. Paletki celowo na razie wydłużyłem, żeby było podglądowo na całą wysokość naszego canvas. I do tego będziemy dążyć, żeby właśnie pokazać całkowicie siłę tej obiektowości, tak? Czyli, że każda ta piłeczka ma tą metodę wykonywaną, którą napisaliśmy we wzorze naszego obiektu. Myślę, że bardzo fajna sprawa, jeżeli byśmy mieli napisać dla każdej tej jednej pojedynczej piłeczki teraz obsługę u kolizji. Myślę, że nasz kod by był tak potężny, że szukać w nim błędu, tak jak igły z Togusiana, a to by były tylko dopiero piłeczki. Tak więc naprawdę widać tą potęgę, myślę, na każdym kroku. Kolejną rzeczą, którą sobie też napiszemy i chciałbym pokazać, będzie to dostosowywanie naszej paletki komputera do szerokości naszego canvas. Czyli jeżeli często spotykamy, tak, że jako poziom trudności możemy zwiększać na przykład prędkość piłeczki. Gdzieś tam ktoś może zrobić różne prędkości paletki gracza, szybkości komputera lub wysokość paletki gracza. Ja myślę, że fajnym sposobem by było też danie jako kolejny poziom trudności, ewentualnie w ogóle wprowadzenie do poziomu trudności, czego ja w tym projekcie raczej nie będę pokazywał, bo chcę pokazać taką strukturę, podstawową budowę tej gry, żeby była funkcjonalna. Każde inne, wszystkie rzeczy, które będziemy chcieli sobie dodać, w bardzo łatwy, prosty sposób będzie to można, tak? Pokażę, że na przykład w kodzie, w programie, czy na przykład po zdobyciu punktu, czy tam po 10 punktach, jako kolejny poziom trudności wskakuje, tak? Zrobimy na przykład funkcję, która nam zmieni szerokość canvas. Przykładowo, teraz mamy canvas o szerokości 1000. Zmienimy sobie na 500. Proszę bardzo. Punkty są wbite, dlatego że nie ma żadnego zabezpieczenia, że jeżeli zmieniamy rozmiar canvas, a piłeczka znajduje się poza obszarem tego nowego rozmiaru, no to ją zalicza tak, jakby piłeczka po prostu przeleciała na drugą stronę i punkty się zaliczają. Naszym jedynym efektem, który teraz chciałem pokazać, to to, że zmieniłem tylko szerokość canvas, paletka komputera dalej jest przy końcu tego canvas, a obsługa kolizji piłeczek niezależnie od tego rozmiaru po prostu dalej funkcjonuje. Tak samo można by było oczywiście zrobić z rozmiarem wysokości. Dlatego mówię, jak sobie będziecie modyfikować tą grę, dostaniecie bardzo dobrą bazę i będziemy po prostu to rozbudowywać. Krok po kroku będziecie mieć gości. Tak jak na przykład do 10 można zrobić zatrzymanie gry. Przykładowo tylko, że na przykład przycisk reset game i teraz piłeczki po prostu zaczynają gdzieś tam od środka zaczynają i każda na przykład w różnym kierunku gdzieś tam zaczyna lecieć. Dobra, nie przedłużając, wracamy do naszego projektu. Zaczniemy rozbudowę naszego projektu o funkcję, która będzie nam po prostu wprowadzać grę w ruch, że tak powiem. Najpierw sobie usunę zbędne rzeczy, które nam służyły ostatnio do jakiejś tam prezentacji. Żeby mieć tutaj ład i porządek. Funkcja, która oczywiście sprawi, że nasza gra będzie interaktywna, tak?
czyli będą się w kółko wykonywać odpowiednie funkcje. Jest to funkcja setInterval, którą na pewno już znacie. Przypiszemy sobie do zmiennej timer funkcję setInterval. Jako czyli callback, który wchodzi do tej funkcji, nazwiemy sobie kolejną funkcję run, zaraz sobie ją zdefiniujemy i chcemy, żeby nasz ten setInterval wykonywał się 60 razy na minutę, tak? Podajemy czas w milisekundach jako drugi argument, czyli 1000 milisekund, czyli mamy 1 sekundę i dzielimy ten czas na 60. Mamy już, można powiedzieć, naszą tą funkcję, która będzie nam cyklicznie się 60 razy na sekundę odpalać, więc w tym momencie napiszmy sobie naszą funkcję RAM. Do naszej funkcji RAM na razie moglibyśmy przejść naszą wcześniejszą napisaną funkcję drawObject, która będzie wyrysowywać nasze obiekty. Włączamy live server. Tak. Ja tu jeszcze zaproponuję, żeby lepiej mi się patrzy, myślę, że większości ludzi też, jak będziemy mieć ciemne tło, tak, żeby nasze oczy pooszczędzać trochę, bo jasne tło strasznie mocno bije, w szczególności jak w nocy się odpali w przeglądarce jakąś stronę czy cokolwiek i ma białe tło, strasznie bije po oczach. Myślę, że to jest mało wygodne. Więc wprowadzimy jeszcze sobie w naszym indeks HTML drobne zmiany do w stylach CSS, do body. Wpisujemy wartość background color, ustalimy sobie na black, albo wpisujemy black, albo hash i 3.0, tak? I canvas, obramowania oczywiście czarnego teraz nie będzie widać. Wpiszę sobie tak, nie wiem, w tamtej stronie podglądowej. Wpiszemy sobie red. Wrócę do naszego script.js. No i mamy ładnie paletki. Piłeczka oczywiście czarna, na czarnym nie będzie jej widać. Ale już lepiej będzie to się na to patrzeć. Zmienimy sobie później, żebyśmy nie szukali piłeczki, jak nam się zapomni. To ja piszę szerokość wide. Nie jest piłeczka, więc świetnie. Teraz szybciutko, króciutko wpiszemy sobie nową zmienną, która nam posłuży do wykrycia, kiedy nastąpiła zmiana naszego canvas. Żeby wiedzieć, czy nam się zmieniło, czy nie, aktualną rozdzielczość naszego canvas będziemy wpisywać. Konkretnie będę szerokość, tak? Chciał na szerokość reagować, bo po szerokości się zmienia położenie naszej paletki gracza. Więc ustawiamy sobie LED game width. Ustalimy na standardowo przy inicjalizacji jak canvas width. Dla wygody, jakbyśmy chcieli później, jakbyśmy tu zmieniali na początku, żebyśmy nie musieli, to w sumie możemy wsadzić deklarację z definicją naszej zmiennej po ustaleniu szerokości i po prostu przypisać do niej wartość canvas width i w tym momencie, jeżeli tu będziemy zmieniać, od razu nam się zmieni nasza zmienna przy uruchamianiu naszej gry. Tak więc mamy zmienną, która będzie przechowywać naszą aktualną szerokość naszego canvas. Więc napiszemy sobie funkcję, nazwijmy ją update game, update game window. Tak, czyli będziemy aktualizować okno naszej gry. Funkcja strzałkowa. I w update game window jedyną tą rzecz, co musimy zrobić, to przypisujemy za każdym razem, tak samo jak tu mieliśmy, tak,
nową szerokość naszego canvas i musimy dostosować, nie player, musimy dostosować paletkę komputera do szerokości, nowej szerokości canvas, żeby to było po prostu szybko. Programiści muszą umieć kopiować, więc kopiujemy sobie położenie po osi X naszego jego komputera, który jest zależny od szerokości canvas, tak? Tak więc mamy naszą funkcję napisaną. Musimy jeszcze ją tylko odpowiednio uruchomić w odpowiednim momencie, tak? Czyli instrukcja warunkowa if, jeżeli nasz game width jest różny od canvas width, to w tym momencie odpalamy naszą funkcję update game window. Przetestujemy sobie. Ja polecam, jak piszę jakikolwiek w ogóle program, co jakiś czas testować to, co piszemy, czy nam po prostu okno z grą się wyświetla, czy nam cokolwiek innego będziemy pisać. Jeżeli nie mamy nic wyświetlone, nagle to wiemy, że już coś niestety żeśmy źle napisali i trzeba to znaleźć i poprawić, tak? Ewentualnie w konsoli, czy nam nie sypie jakimiś błędami. Teraz szybko sobie możemy przetestować. Canvas width równe na przykład 2. No i niestety, ale nasza paletka komputera się nie wyrysowała. Dlatego gdzieś prawdopodobnie mamy błąd. A nie, nie mamy błędu. Albo mamy. Draw object, wyrysowujemy. Pozycja naszego gracza, sprawdzimy sobie jeszcze tak szybko. O, mamy błąd. Mamy błąd przy wykonaniu funkcji. W update game window na 10 linijce. No tak, oczywiście komputer paddle odwołuje się tylko do obiektu, ale my musimy się konkretnie do pozycji X naszego obiektu odwołać. W tym momencie jeszcze raz piszemy canvas width 200. Proszę bardzo, nasza paletka dostosowuje się, nie mamy żadnego błędu, czyli nasza funkcja działa tak jak zamierzaliśmy. Proszę bardzo, dostosowujemy. Piłeczka oczywiście się nie dostosowuje, bo jest statycznie wyrysowana i się nie porusza. Czyli wszystko jest w najlepszym porządku. Tak więc mamy już dostosowanie, mamy wyrysowanie naszego obiektu. Co jeszcze byśmy chcieli na pewno robić? Na pewno, jak będziemy piłeczką poruszać, przykładowo pokażę Wam teraz, czy paletką byśmy nawet poruszali, czyli piszemy ball position x równe na przykład 300 i ona by się poruszała position x na przykład, tak, zasymulujemy poruszanie się naszej piłeczki, czyli ball position x plus plus, no to dzieje się bardzo ładny efekt, tak. Po prostu wszystkie ślady nam pozostawiają. Jeszcze tak szybko weźmiemy sobie player, paddle, pozycja Y. Ustawimy sobie naszą na 300. Tak, proszę bardzo. To jest paletka, tu tak naprawdę już paletki nie ma, ale mamy po niej ślad. To, co musimy zrobić, to musimy za każdym razem wyczyścić, zmazać wszystko na poprzedniej, że tak powiem, klatce animacji i wyrysować nową. Będziemy oczywiście robić to w sposób szybki, nie jakiś tam mocno zoptymalizowany, bo moglibyśmy
zrobić funkcję, która tam, gdzie się zmieniają, że tak powiem, nasze elementy, tam sobie to zamazywać. My będziemy każdorazowo będziemy po prostu zamazywali cały canvas i wyrysowywali go od nowa. Więc po prostu wypiszemy sobie funkcję clear screen, którą sobie zaraz zdefiniujemy. I teraz dodam, co musimy zrobić, no to musimy w naszym kontekst fill style black, tak? Tak jak mamy, można powiedzieć, tło, mimo że tło jest przeźroczyste. I wyrysować po prostu sobie teraz prostokąt od pozycji x0, y0 o szerokości canvas i wysokości canvas. W tym momencie canvas tylko. Paddle player pozycja Y równa na przykład 250. Tak, mamy animację. Ja nic nie pozostaje na ślad, po prostu widzimy aktualną pozycję naszego elementu. Ostatnią rzecz na koniec, którą sobie jeszcze zrobimy, to musimy stworzyć sobie kolejną tablicę Ball Smooth. Już Wam mówię do czego, tak? Jeżeli będziemy robić naszej funkcji poruszanie się wszystkimi piłeczkami, to nie będziemy przekazywać naszej tablicy Collision Objects, która zawiera również paletki, bo paletki nie są piłeczkami i będą mieć inne zachowanie, więc robimy sobie Ball Smooth, która będzie się po prostu, która będzie zawierać tylko i wyłącznie wszystkie piłeczki naszej gry, tak? Czyli w tym momencie dodajemy sobie do naszego Ball Smooth metodą push naszą piłeczkę. Balls Move, tylko Balls Game nazwiemy, bo Balls Move nazwiemy sobie naszą funkcję. Stworzymy sobie funkcję, która będzie nam Balls Move, która jako argument będzie otrzymywać naszą tablicę wszystkich piłeczek, czyli Balls Game. I jedynie co ta funkcja będzie robić, to po prostu wykonamy na naszej tablicy Balls Game, czyli na wszystkich piłeczkach, które będziemy mieć w grze, metodę forEach. Będziemy wywoływać metodę move, którą napiszemy sobie już w kolejnym odcinku. Czyli metoda, która będzie poruszać naszą piłeczką. I ona jako argument przyjmie collision object, czyli wszystkie obiekty, które mogą przeszkodzić, tak, piłeczce w poruszaniu się w danym kierunku, czyli będą stać na jej drodze, na przykład piłeczki i paletki, tak? Dlatego collision object. I oczywiście w naszej funkcji ball move, ball
game. Borders game. Tak? Czyli do naszej funkcji balls move przekazujemy wszystkie piłeczki i te wszystkie piłeczki mogą mieć kolizję z wszystkimi innymi obiektami. To w tym odcinku tyle. W kolejnym odcinku będziemy już pisać i omówimy sobie, jak następuje kolizja i uzyskamy już efekt, który pokazałem na swoim przykładowym tam projekcie, że te piłeczki jedna od drugiej będą się odbijać. Będziemy mieć już to na końcu następnego odcinka, więc serdecznie Cię już zapraszam, a tym razem na razie kończymy. Dziękuję.